Czwartek, 12 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z drugiej Księgi Królewskiej dowiadujemy się o tak zwanym pierwszym przesiedleniu do Babilonii. Jest początek VI wieku przed Chrystusem. Król babiloński najeżdża na Izrael, na Jerozolimę, uprowadza króla i najbardziej znamienitych obywateli. Zwróćmy uwagę na jeden szczegół. Otóż królem wtedy jest Jojakin, król, który ma tylko 18 lat i rządzi tylko 3 miesiące, ale pomimo tego, że jest tak młody, pomimo tego, że rządzi tak krótko, mówi autor biblijny, że czynił on to, co złe, tak samo jak jego ojciec. To jest niesamowite, żeby zapisać w kronikach historii danego narodu, że ktoś źle postępował, że źle się zachowywał, nawet jak rządził tylko 3 miesiące. No można powiedzieć, że jak ktoś rządził jak Manases 50 lat, no to miał kiedy nawet zrobić złe rzeczy, ale żeby przez 3 miesiące zrobić coś takiego, że o nim pamiętają, że robi złe rzeczy w oczach Pana. Co więcej, Joakim ma pecha, bo nie dość, że rządzi tylko 3 miesiące i o nim tak piszą, to jeszcze w czasie tych 3 miesięcy następuje to, co następuje, to znaczy atak Babilończyków i uprowadzenie nie tylko ludzi, ale i cennych darów, cennych przedmiotów ze świątyni. To się czasem nazywa w życiu pech. Grzeszysz tak jak inni, ale cię złapali. Grzeszysz tak jak inni, ale o tobie mówią źle. Grzeszysz tak jak inni, ale po prostu ciebie ukarali, kogoś innego nie ukarali. Nie ma równości tu na świecie. Nie ma równości w pechu, nie ma równości w karze, nie ma równości w nieszczęściu, nie ma nawet równości w opinii. Jest jakaś taka przeraźliwa, można powiedzieć, nierówność. To nie znaczy niesprawiedliwość, albo to nie znaczy raczej, to nie znaczy nieprawda, bo pewno był zły. Pewno źle robił przez te 3 miesiące, no i pewno słaby był Izrael, skoro Babilonia go napadła. Ale czasem trzeba umieć zrozumieć, czy przyjąć to, że tak jest w życiu po prostu, że pełna sprawiedliwość będzie po śmierci, że pełna prawda będzie po śmierci, że tu na ziemi nie doczekamy się jedynej słusznej sprawiedliwości dla wszystkich. Ten sam motyw w pewnym sensie nieszczęścia obecny jest w psalmie 79, kiedy mówi psalmista, że poganie wtargnęli do dziedzictwa, czyli opowiada o tym samym wydarzeniu, a bardziej nawet o zniszczeniu, zburzeniu świątyni jerozolimskiej z 586 roku i że ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba. Żali się psalmista, że Twoi słudzy, ludzie, którzy służyli Tobie, Boże, zostali zabici i nie zostali pochowani tak, że ptaki mogły te ciała mogły dziubać, mogły rozrywać, mogły rozszarpywać, karmić się jak zęby. Czemu tak jest, że służysz Bogu i nawet nie możesz liczyć na pochówek? Czemu tak jest, że Pan Bóg się Tobą nie zajmie? Ich krew rozlali jak wodę wokół Jerozolimy. Czemu tak jest, że ta tragedia jest aż tak wieczna? Nie wiemy. Ale psalmista pyta, jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał? I to pytanie, jak długo, jest najwłaściwsze. Jakby nie tyle pytamy, dlaczego cierpię, nie tyle pytam, czemu ja akurat mam pecha, ale zadaję pytanie, jak długo? Jak długo, do jakiego momentu? Ja wiem, że są momenty, kiedy muszę cierpieć, są momenty, kiedy po prostu człowiek cierpi, bo takie jest życie. Są momenty, kiedy może nawet cierpieć niesprawiedliwie, bo jest sługą Pana, świątynia zostaje zniszczona, bo jest Synem Bożym jak Jezus, a zostaje ukrzyżowany. Ale pytanie jest, jak długo? Jak długo może tak trwać? Jak długo może trwać cierpienie ludzkie, żeby człowiek nie stracił wiary, żeby człowiek nie stracił nadziei? To bardzo ważny jest ten moment, że skoro mówię jak długo, to ja mam nadzieję, że się skończy. Skoro zwracam się do Pana Boga, to mam nadzieję, że On jest. I mam nadzieję, że On jest mi w stanie pomóc. Dlatego chodzi o to, że nawet z bólem, jeśli mówię, nawet jeżeli mam żal do Pana Boga, że takie rzeczy mi się przytrafiają, to chcę się Go trzymać, żeby po prostu ten okres jak długo przeżyć, przetrwać jak najlepiej, aż przyjdzie moment, kiedy Bóg nas wspomoże. Bo przecież mówi psalmista, wyzwól nas, wspomóż nas. Ewangelia Mateusza, bardzo znana, to Ewangelia o budowaniu na skale, budowaniu na piasku. Jezus pokazuje, że tak naprawdę w życiu, jeżeli chcemy budować coś trwałego, to musimy budować na czynach. Słowa są jak piasek,
Po nim można pisać i wiatr rozwieje, ale czyny są jak skała, która przetrwa każdą burzę czy każde nieszczęście. Chodzi o to generalnie, że dopóki nie ma tej burzy, czy dopóki nie ma tych potoków, dopóki nie ma nieszczęść, nie widać tego, na czym zbudowany jest nasz dom. Czy na skale, czy na piasku. Jakby nie widać. Może nawet tańszy jest na piasku niż na skale. Może nawet wydawać się bardziej atrakcyjny. Ale co to pokazuje? Pokazuje to to, że dopiero nieszczęście jest sprawdzianem tego, kim my jesteśmy. Często mówimy, że nie sądzi się człowieka w nieszczęściu, no bo jak się mu tak zachowywać? No w czasie wojny, no to każdy jakoś tam, no nikt nie zna swoich możliwości. No w czasie pandemii, epidemii, no to no skąd my wiemy, jak się zachowywać? W czasie na przykład kryzysów ekonomicznych ktoś popełnia samobójstwo, ktoś robi takie machluje, no ale wiadomo, że to trzeba kraść, bo jest sytuacja trudna. Nie, nie. Kiedy spada deszcz, kiedy zbierają potoki, kiedy uderzają w dom, to jest najlepszy sprawdzian, na czym ten dom jest zbudowany. Tylko krzyż i tylko cierpienie może nas przeorać i może nam pokazać, na czym jesteśmy zbudowani. Czy jesteśmy zbudowani na przebaczeniu, czy jesteśmy zbudowani na Ewangelii, czy jesteśmy zbudowani na wierności pomimo wszystko. Tylko krzyż jest sprawdzianem tego, że ktoś jest Synem Bożym, dobrym łotrem lub łotrem złym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.